Drodzy parafianie, drodzy sympatycy naszego sanktuarium w Czerwińsku, kolejny dzień Triduum Paschalnego to Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Postaram się w tym filmiku w kilku słowach pomóc Wam ten dzień przeżyć jak najlepiej i jak najgłębiej. Na początek zapraszamy Was, abyście, jak już się zgromadzicie w domu wieczorem, wybrali sobie konkretną transmisję liturgii Wielkiego Piątku i wspólnie w niej uczestniczyli. A potem, kiedy już to, co się w kościołach wydarzyło, się zakończy, postarajcie się kilka gestów powtórzyć w Waszych domach rodzinnych. Zachęcamy Was do tego, abyście ponownie odczytali tekst Pisma Świętego opisujący mękę Jezusa Chrystusa. Ale niech to nie będzie takie zwykłe odczytanie, tylko odczytanie z podziałem na rolę. Rolę Jezusa Chrystusa niech odegra tata czy dziadek albo najstarszy syn. To, co mówi narrator, niech przeczyta mama czy jakaś inna kobieta w domu. A dzieci niech przeczytają to, co krzyczą tłum. W ten sposób jeszcze raz i lepiej przeżyjemy to, co wydarzyło się 2000 lat temu w Jerozolimie. Następnie po odczytaniu męki pańskiej w naszych domach rodzinnych przechodzimy do modlitwy wiernych i Kościół zaleca nam kolejne intencje, w których powinniśmy się pomodlić. Wyglądają one następująco, drodzy, za Kościół Święty, za papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa, za niewierzących w Boga, za rządzących państwami. I drodzy, tutaj w tym roku dochodzi nowy punkt, nowa intencja, za wszystkich udręczonych epidemią, za strapionych i cierpiących. I drodzy, każde te wezwanie, każdą naszą intencję kończymy słowami: Ciebie prosimy, i odpowiadamy: wysłuchaj nas, Panie. Całą modlitwę wiernych kończymy modlitwą Ojcze Nasz. Kiedy już pomodlimy się właśnie we wspólnocie, używając tych wezwań, bądź też innych, takich, które też nam dyktuje serce, chcielibyśmy wspólnie razem zgromadzić się przy krzyżu. Wiemy, że Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy w sposób szczególny mękę i śmierć Chrystusa, który oddał za nas życie na drzewie krzyża. I ta adoracja, ona niech przebiega właśnie też w tym gronie rodzinnym. Można wspólnie razem pomodlić się koronką do Miłosierdzia Bożego. Można zaśpiewać jakąś pieśń do też Pana Jezusa ukrzyżowanego. Ale ważne jest to, aby każdy z Was, każdy, kto też ma w sercu takie pragnienie, w tym momencie też podszedł do krzyża i osobiście go dotknął, powierzając w ten sposób Panu Jezusowi swój krzyż. Każdy z nas przeżywa jakieś trudności, każdy z nas ma jakieś krzyże, które niesie, i warto je, nawet w takim symbolicznym właśnie geście, złączyć z krzyżem Chrystusa. Jeszcze jedna modlitwa, myślę, która jest bardzo ważna, szczególnie tego dnia, to modlitwa z prośbą o to, aby Pan Bóg dał nam miłość przebaczającą. Jak widzicie, Pan Jezus oddał za Ciebie i za mnie swoje życie na krzyżu, ale mimo to nie przestał nas kochać. Krzyż Chrystusa jest tego dowodem. Warto więc pomodlić się tego wieczoru. Jeśli masz jakiegoś winowajcę w swoim sercu, donosisz, ktoś Cię dotknął poprzez swoje słowa, ktoś Cię zranił poprzez swoje postępowanie, a szczególnie najbardziej ranił najbliżsi. Tego dnia, stojąc przed krzyżem, pomódl się w ten sposób. Panie Jezu Chryste, Twoje imię przebaczam. Przebaczam mojemu mężowi, mojej żonie, tacie, mamie, siostrze, bratu, babci, dziadkowi, sąsiadce, sąsiadowi, to mogą być różne osoby. Wy wiecie, kto to jest. Ale
poproś o tą łaskę przebaczenia. Pomóc się w ten sposób. Przebacz w imię Chrystusa. On ma tę miłość. Może ci ją dać. Kiedy już to uczynicie, to wtedy zapraszamy was do takiego gestu też przeproszenia się wzajemnie. Bo Pan Jezus przyszedł pojednać niebo z ziemią, pojednać nas ze sobą, ale też aby wnieść tą właśnie jedność między ludzi. Chcielibyśmy dzielić się tą miłością, która płynie z krzyża. Pan Jezus umarł i leży w grobie. Powinniśmy więc przeżyć swojego rodzaju żałobę. Niech ten wielkopiątkowy wieczór w naszych domach będzie troszeczkę inny niż wszystkie inne wieczory. Może tego wieczoru nie warto już włączać muzyki, nie warto grać na komputerze, może nie warto oglądać filmów komediowych. Lepiej posłuchać muzyki, pieśni jakichś sakralnych, właśnie wielkopostnych. Lepiej przeczytać jakąś książkę, może nawet o wartościach religijnych. A może najlepiej zwyczajnie usiąść w pokoju i pobyć troszeczkę w ciszy. Krzyżu święty, nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosi.